Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj witam Was w kolejnym plenerowym odcinku z cyklu Mroczne historie w showbiznesie. A dzisiaj będę Wam opowiadać o historii Sida Vicious'a, czyli mężczyzny, którego na pewno kojarzą fani zespołu Sex Pistols. Sid Vicious, a właściwie John Simon Ritchie, urodził się 10 maja 1957 roku w Londynie i był muzykiem najbardziej znanym w latach od 1977 do 1978 roku jako basista punk rockowego zespołu Sex Pistols. Mężczyzna co prawda był w grupie dość krótko, ale no Sex Pistols to jest legenda, jeśli chodzi o rocka, więc myślę, że nawet ten krótki epizod naprawdę sprawił, że bardzo wiele osób na całym świecie pamięta go do dziś. No ale niestety nie miał szans, żeby rozwinąć się bardzo, ponieważ zmarł zaledwie w wieku 21 lat, a jego śmierć owiana jest do dziś wielką tajemnicą. I chociaż wiadomo mniej więcej, jak to się wydarzyło, oczywiście bardzo wiele teorii na ten temat również wśród fanów się pojawiało. Przeszukując internet w poszukiwaniu informacji na temat biografii Sida, znalazłam bardzo wiele opinii, że jego wkład w muzykę Sex Pistols był totalnie nieistotny. Ja się z tym nie zgadzam, ponieważ nawet jeżeli muzyk był tam dość krótko i w zastępstwie innej osoby, to na pewno swój wkład, jeśli chodzi o to, jak brzmiał i jak powstawał ten zespół, miał. Do zespołu dołączył w 1977 roku, kilka miesięcy przed premierą studyjnego albumu Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, w którym zastąpił oryginalnego basistę. No ale Sidowi z zespołem nie układało się za dobrze i bardzo dobrze z kolei ten koniec widać na koncercie, który był zarejestrowany w San Francisco 14 stycznia 1978 roku. Kapela była wtedy już zupełnie rozbita, no i nawet można powiedzieć, że dosłownie, ponieważ Sid pojawił się na scenie z zakrwawioną twarzą. I tutaj właśnie zakończył się rozdział pod tytułem Sex Pistols, aż do ogłoszonej w latach 90. reaktywacji, która przez wiele osób była postrzegana jako już takie, no jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, ciągnięcie kasy od fanów, którzy zachwycali się tym albumem. Ale trzeba przyznać, że Sid naprawdę rewelacyjnie sprawdzał się wizerunkowo jako taka rebel postać lat 70. z Wielkiej Brytanii. Po pierwsze, bez wykształcenia, mający bardzo duże problemy z prawem, no i oczywiście uwielbiał również charakterystyczne i często bardzo kontrowersyjne stroje, no a szczególnie znaki, które się na nich pojawiały. Jeżeli jesteście jego fanami, to na pewno wiecie, co mam na myśli. No a jego wizerunek, można powiedzieć, był nieskazitelny i tutaj tak naprawdę mówię to bardzo przewrotnie, no bo przecież Sid pojawiał się zwykle w skórzanej kurtce, z bardzo roztrzepiżonymi włosami, trochę taki nieogarnięty, no i zawsze kategorycznie z kłódką na szyi, którą podarowała mu Christy z zespołu The Pretenders. Niektórzy twierdzą, że to również Sid miał odpowiadać za wynalezienie bardzo charakterystycznego i popularnego zresztą wśród rockowców do dzisiaj tańca pogo. No i z pewnością, jak w przypadku bardzo wielu rock'n'rollowców, bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o to, że odszedł tak wcześnie, miały tutaj dragi. Ale myślę, że Sid nie miał tak do końca wyboru, ponieważ bardzo często mówimy, że ktoś sobie wybiera taki los. Ale w tym wypadku matka Sida również miała problem z dragami. Anna bardzo dużo ich przyjmowała. No i niektórzy też twierdzą, że poniekąd przyczyniła się do śmierci syna, ale o tym później. No ale w życiu Sida nie brakowało miłości, a to za sprawą Nancy Spongen. Młodsza o rok od artysty dziewczyna idealnie pasowała do jego wizerunku. Też była w pełni rebel, rockową laską z burzą blond loków na głowie. Ta zbrodnia to jedna z tajemnic w showbiznesie, która już tak naprawdę najprawdopodobniej nigdy nie zostanie do końca wyjaśniona. Jedno jest pewne, o zamordowanie swojej dziewczyny oskarżony został właśnie Sid. Nancy szybko przerwała naukę, również eksperymentowała z dragami i niedozwolonymi substancjami, a dodatkowo chorowała na schizofrenię. Nawet znajomi Sida, którzy przecież też byli osobami, które lubiły hardkorowe towarzystwo, bardzo często podkreślali, że właśnie dla nich Nancy już też przeginała. Niektórzy nawet mówili, że faktycznie zachowywała się jak osoba niezrównoważona psychicznie. Po rozpadzie Sex Pistols para zatrzymała się w pokoju 100 niesławnego nowojorskiego hotelu Chelsea. Tego samego, w którym śpiewała Nikos, The Velvet Underground i gdzie pomieszkiwali m.in. Jim Morrison, Janis Joplin czy Iggy Pop.
Dramat rozegrał się 12 października 1978 roku, kiedy martwą Nancy znaleziono w łazience hotelowej. Sid od razu został aresztowany i później niestety dla niego bardzo miotał się w zeznaniach. Najpierw przyznał, że faktycznie zaatakował swoją dziewczynę nożem, ale później mówił, że na przykład w ich mieszkaniu był obecny również dealer, który mógł ją zaatakować, a później także mówił, że to ona sama się przewróciła i niestety w wyniku nieszczęśliwego wypadku uległa temu zranieniu. Świadkowie jednak zeznawali później, że para mocno się pokłóciła. Sid również się do tego przyznał, jednak powiedział, że w momencie, kiedy jego partnerka niestety umierała, był pod wpływem narkotyków i nie był sobie w stanie przypomnieć sekwencji wydarzeń, tak żeby móc je przedstawić w kolejności chronologicznej. Sid był jednak załamany tym, co się stało z Nancy. Ponoć w zeznaniach również powiedział, że nawet jeżeli cokolwiek jej zrobił, to nigdy nie miał zamiaru jej zabijać. Był na tyle załamany, że próbował popełnić samobójstwo. Jego przekaz był bardzo prosty i bardzo czytelny również dla jego fanów. Chcę być z moją Nancy. Ale bardzo ciekawe jest również to, że dość szybko po śmierci swojej wybranki udało mu się znaleźć nową dziewczynę, która była ponoć w nim bardzo zakochana. Jednak faktycznie Sid i Nancy bardzo mocno się kochali, ponieważ bardzo często podkreślali, że chcą w ogóle zostać małżeństwem. W tym hotelu nawet zameldowali się jako państwo Richie, tak właśnie później recepcja podawała. Sid kilkukrotnie trafiał do więzienia, udawało mu się wychodzić z niego, ponieważ podobno jego takim protektorem był Mick Jagger, który wielokrotnie wpłacał za mężczyznę kaucję, jednak oficjalnie się do tego nie przyznawał. Pewnego razu, kiedy Sid opuścił więzienie po raz kolejny, jego świta postanowiła przywitać go właśnie takim przyjęciem, dość hucznym, no ale niestety okazało się, że było to ostatnie przyjęcie w jego życiu. Należy tutaj podkreślić, że Sid opuszczając więzienie był czysty, ponieważ w więzieniu nie mógł przyjmować narkotyków, dodatkowo zapewniona mu była tam terapia, dlatego jego nowa dziewczyna bardzo wszystkich prosiła, żeby podczas tej imprezy nie były obecne w ogóle jakiekolwiek narkotyki i żeby osoby, które tam przebywają, niczego nie przyjmowały. Co bardzo ciekawe i druzgocące, jednocześnie podobno pierwszą osobą, która nie zastosowała się do tego polecenia, do tego zakazu, była właśnie matka Sida, Ann. Jego dziewczyna nazywała się Michelle Robinson i naprawdę bardzo jej zależało, żeby Sid wyszedł na prostą. No właśnie, tutaj pojawia się wyjaśnienie, dlaczego wiele osób uważa, że po prostu jednocześnie właśnie ten rebel styl Sida, który pozwolił mu na to, żeby dołączyć do takiej grupy jak Sex Pistols, był spowodowany tym wychowaniem, dość luźnym wychowaniem, które Anna mu zapewniała. Jednak również to uzależnienie od narkotyków, można powiedzieć, że wyssał z mlekiem matki, ponieważ kobieta przez lata zmagała się z uzależnieniem i nie potrafiła sobie darować, nawet kiedy zagrożone było życie jej syna. Po tym jak wyszedł z więzienia i właśnie był czysty po odwyku, jego organizm nie był przyzwyczajony do przyjmowania takich dawek narkotyków, jakie przyjmował wcześniej, będąc osobą w ciągu narkotykowym. Anna podsunęła synowi pewną dawkę, która okazała się za duża i właśnie sprawiła, że mężczyzna doznał wstrząsu. Udało się jednak jego przyjaciołom wyprowadzić go na prostą i już tego samego wieczoru odzyskał przytomność i wszystko wskazywało na to, że przeżyje tę imprezę. Wtedy jego mama zdecydowała się po raz kolejny uraczyć syna narkotykami. Tym razem ta dawka okazała się już niestety śmiertelna. Zgodnie z wolą Sida, jego prochy zostały rozsypane nad grobem Nancy, wbrew woli jego rodziców, którzy uważali, że to on jest osobą odpowiedzialną za śmierć ich córki. Związek młodych punkowców został przedstawiony w filmie Sid i Nancy z 1987 roku, więc jeżeli jesteście ciekawi ekranizacji tej historii, to serdecznie zapraszam Was do zobaczenia tego filmu. I tak jak Wam powiedziałam, bardzo modne dzisiaj, więc jeżeli będziecie chcieli więcej informacji na temat Sida znaleźć w internecie, jest kwestionowanie jego zdolności muzycznych, jego inteligencji, a nawet w sumie jego wpływu na punkową subkulturę, co wydaje mi się naprawdę niesprawiedliwe, ponieważ mężczyzna faktycznie żył krótko i być może ten wpływ nie był gigantyczny, jednak na pewno nie można mu tego odmawiać.
I na dziś to już koniec tej historii. Jestem ciekawa, czy była dla Was interesująca. Czekam na Wasze odpowiedzi w komentarzach. Zapraszam Was również na mój Instagram, gdzie możecie mi proponować nowe tematy. I dziękuję Wam za to, że wytrwaliście ze mną do samego końca. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. You